Okolice Mostów Pomorskich, antyki. Na wystawie widać porcelanowe rzeźby, fasony, koce do środka. Dzień dobry. W niedużym pomieszczeniu znajduje się mnóstwo różnych pięknych rzeczy. Kielichy, szkło, porcelana, rzeźby. Na ścianie obrazy pod sam sufit, pomieszczenie bardzo wysokie. Rzeźby porcelanowe, rzeźby z różnych obszarów geograficznych. Widać Afrykę, widać Chiny. Stara komoda, zegar. Powoli przemieszczam się wzdłuż ekspozycji. W rogu stoi stary zegar. Na stoliku metalowa waza, rzeźby z Afryki. Kradnie się filiżanki od wzorów holenderskich. Delikatne filiżanki, być może myślińskie. Główki aniołków, a zaplecz również gablota z różnymi drobnymi elementami. Gablocze, wyroby ze złota, pierścienie, korale, bransoletki. Kolejna gablota, w niej jaja Faberge, w cudzysłowie oczywiście. Wyroby korpusowe, solniczki, cukierniczki, dzbanki, filiżanki w kolei, broszki, pierścienie, miniaturki, fotografii z różnych epok, panowie przy orderach. Widzę dziecko też przy orderze, panie w fryzurach z epoki. Na samej górze mapa Silesia, Judaika oczywiście również. I powoli oddalam się w kierunku wyjścia. Kolejne kładają się wyroby porcelanowe, figurki, filiżanki, talerzyki na owoce. Porcelanowy koń Lady Godiva na koniu. I tak wygląda sklep z antykami we Wrocławiu, w okolicach Mostów Pomorskich. Widok w kierunku restauracji La Maddalena, Marina, po wyjściu z antyków. Dziękuję za uwagę.